Ciąg dalszy Ubisoft The Game. Chcę tylko tutaj szybko jeszcze dobić tych kochanych. Nie dobić, trzeba ich uratować. Kapłanów, wbić hajs. Więc wracają, więc no jest to uzależniające. A teraz temat Wolfa. Kurde, a to nie wiem, czy to przy Wolfie warto powiedzieć, ale Wolf jest zrobiony przez, teraz połączyłem fakty. Jest zrobiony przez studio ze Szwecji. I to, że my tam się śmiejemy, że tam jest gruba Niemka, która jest w konflikcie z mamą i tak dalej, to mi się wydaje, że to nie jest humorystyczne, tylko to jest na serio. Tam jest zły biały ojciec, gruba czarna Niemka, biały ojciec katolik oczywiście. Czy wy tu śpicie? A i coś bosko? Czy na pustyni jest zimno? A dobra, okej. Okay. Mniejsza z tym, co ja tam będę mówił ludziom, jak mają żyć. I tam w ogóle dobry, czarny, etc., etc. Więc podejrzewam, że będzie jeszcze dalej niezła beka. Zemsta Szwedu. To jest kapitan Sweden po prostu. Zaraz, przez chwilę miałem znaczniki ludzików, a nagle poznikały. Okej, powłączajmy te lasery. Okej. Nie znam się nie jestem ornitologiem, ale... Tu jest dwóch w niewoli. Nie wiem, czy tak te sokołki, co to jest, tak mają, co to jest normalne. Taki skaner. Tak, zlokalizowaliśmy cel. Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Uwaga. No to cztery. Że komuniści są tymi dobrymi. Jezu Chryste. W tym nowym Wolfie. Dobra, uwolnię tylko te ludziki. Podobno jeszcze skarby tu jakieś muszę znaleźć, tak? Bo zostały mi dwa skarby do znalezienia. Aż mam ochotę w sumie odpalić tego, Wildlandsy, które dla mnie były nuda the game. To się tak mogły nazywać. Uwalniam go tutaj, co? Strażnicy coś zrobią? Rozumiem, że strażnicy go po prostu puszczają, tak? Tak? Chyba, że w las tutaj się tu ukrył, nie? Że Wildlandsy są spoko do kolegów. Ale absolutnie się zgadzam. To demko, co było bardzo fajne. Tylko, że mówię, no nuda the game. Co tam, czy to jest Ubisoftowa kalka, pyta naleśnik z majonezem do modułu uwolnienia wioski. To jest Ubisoft The Game, to jest wszystko, co już... Czy jest coś nowego tutaj w tej grze tak naprawdę? Wielbłądy może? A to wiadomo, to jest inny samochodzik przebrany za zwierzątko. Tutaj nie ma nic nowego chyba. Nowa mapka jest, ale to wiadomo, tam się tylko zleca się grafiką z Chin i oni to robią. Tak, to jest Ubisoft The Game, ale jest spoko tym razem. Wyszło, ta skradanka mi się bardzo podoba, bo tego brakowało. Cieszę, że nie wyrzucają tych technologii, które opracowali przy Splinter Cellu i innych grach. Okej, ludzik mieszka tutaj. A czy jest jakaś sygnatura z gatunku skarb? Chyba tam jest. Tak, dokładnie. Samochód ze zmienioną teksturą. A tu jest jakiś... To jest dobry czy zły śpi? Chyba cywil po prostu, nie mam ikonki, żeby ubić. Aha, i tutaj jest coś fajnego. Zobacz, pieczęć, bla bla bla. Mam nadzieję, że ci gdzieś zapisuję, bo tego to się ciężko czyta tak naprawdę. Watch out, please! Watch out! A water, mówi watch out. Bajak, what are you doing here? Bajak,
I że po niektórych drzewach można grać. Tak, tak, tak. No mówię, Ubisoft The Game. Ciekawe, co się robi z tym pieniędzmi w sumie. A, i tu jest, to jest ona, to oczywiście pole do widzenia. Halo, wszystko okej? Okay? Proszę się położyć. Nie wiem, kim on tu jest sługą. Ktoś ci wchodzi do domu, zabiera rzeczy i ty idziesz spać. Nie. Ale mówię, jeszcze jest 10 lat i będziemy mieć Ubi World. Naprawdę, wszystkie technologie ogarną, będzie super. Okay. Ale ktoś coś mówił? Tu są jacyś... Trzech. Podejrzewam, że będę miał jakąś umiejętność, by utłuc aż trzech, ale na razie ten, no... Aha, dobra. W sumie... Bo musieli nawrócić końmi tam, nie? Bo tam... Tak wygląda, jakby... Nie mogli zawrócić w miejscu i musieli tam na trzy zawracać. This is a holy place. The sacred temple of Amun. Bajek, is that really you? To ja, wasz bajek. Jestem twoją bajką, ty też możesz iść. Co nie robią? Znikają w trawie? Aha, dobra. Trawa to jest... Tak wyglądał świat... Zanim ludzie wynaleźli kosiarki. Po prostu to był dramat. W trawie nie można było prowadzić wojen, bo się armie ukrywały w trawie. Ci grąte japy. I gdzieś tu jest tak, jeszcze jeden skarb i miałbym tutaj odfajkowane. Podziem. Tak, zobaczcie, że jest ulica jednokierunkowa. Miłośnik broni, bo to pójdzie co? Punkty doświadczenia za przełamanie. Atak i pchnięcie. O, wszystkie są te umiejętności są spoko, ale nie ma jakichś takich totalnych game changerów. Furia łuków. Elitarny łowca. O, jak z powietrza można w ogóle robić już Batmanki jakieś takie kosmiczne. Wzmocnione. To wygląda fajnie, powiem szczerze. Elitarny łowca. Złupienie, myślałem, że skupienie po zabójstwie. Strzałki usypiające. Dobra, weźmy te strzałki usypiające, a potem pójdziemy w co? Rozkład ciała. To mam właśnie, że zarazi ten przeciwników, więc... Sprzedawca. Albo bomba ogniowa, która zmienia zasłonę dymną, która zmienia się w piromana. W ogóle wszystkich się podpala cały świat. Szarża z tarczą, adrenalina 1. Atak z powietrza. Tego nie mam, w ogóle mi się wydaje, że tego mam. Czy można rozwijać ptaka? Nie wiem, jak działa ten ptak, autentycznie. Czy rozwój postaci lepszy niż w Wiedźminie? Gdyby mnie ktoś zapytał w momencie premiery Wiedźmina, jak grałem, powiedziałbym, że tak, ale w sumie z czasem doceniam ten rozwój Wiedźmina. Miłośnik broni... Dobra, tak rozumiem, że dojdę do tego setnego poziomu. Weźmy te strzałki, bo się wydają słodkie. Weźmy tego... co tam będzie? Miłośnik łuków. Ten elitarny kombo łowca. Kiedy się w ogóle włącza zwalnianie czasu? Wzmocniony łuk łowcy, wojownika, drapieżcy, zmieniony lekki łuk. Nie wiem, jaki mam. Mogę mieć dwa łuki naraz, pozyskiwanie strzał, uparty orzeł. Wow, to w ogóle brzmi jak niezłe kombo łamanie. Musiałem wtedy wziąć ładowanie silnego ataku. I wtedy mam upartego orła, który ogłusza przeciwników z... W ogóle mam drona, który ogłusza wroga? Ale całego tu, na tym filmiku go nie ogłuszyła, tak? Chyba to takie ogłuszenie, że co? Okej, nie, to wygląda zupełnie bzdury ten film, nie znam się dzieje. Tak całkiem szczerze powiem, złupienie po zabójstwie.
miłośnik broni, co będę mówił, atak i pchnięcie i punkt doświadczenia, dobra, to weźmy to miłośnika broni, tak, że mogę mieć dwie bronie białe, w którym się mogę przełączać w trakcie walki. Czy nie oszukali mnie przede wszystkim, czy mogę, drugą broń białą. Półksiężyc, buławy, włócznie, bez broni. Poziom 4. Teraz używam tego combo miecza kła poziomu ten, 14, tak? Nie, stan. Czemu stan? Co to znaczy stan w ogóle? Czy to może się rozepsuć, czy co? Tak, sramu na głowę. Grzmiąca kula Festusa. Adrenalina w chwili zabójstwa. Lustrzane ostrza, regeneracja adrenaliny, mnożnik kombinacji. Tak, Stanley. Stan to jakość, złe tłumaczenie. I co znaczy jakość w takim razie? W sensie wytrzymałość, durability, tak? Tak, ile jest w stanie? zatrucie przy trafieniu. Teraz mogę płynnie zmieniać. O, super. No dobra. Dobra, to tutaj to nic się nie podziało, więc sobie pewnie znajdę ten skarb na laptopu w domku. Nie będę was nudził z tego. Czy coś tu jeszcze muszę w ogóle zrobić? To są w ogóle jakieś takie pierdołki, że są zdjęcia innych użytkowników, jeśli dobrze rozumiem. Te kwadraciki, jak kliknę na ten, tylko teraz się nie wgrywa jak na złość na streamie. Nie wiem czemu to służy, jakiś to jest kurde Assassin's Instagram. Ciężko powiedzieć. Co tam, mowa jest o konfie tego, Sony, tak, ta konfa ogólnie tam jest David Cage, Genua. Nie pokazali Days Gone, czy najciekawszej gry i w sumie tyle, no nic tam się nie ten... Takie tam na piramidzie, owszem, tak to wygląda. Przysięga ofiara dla wyroczni Lysandros. Jest tu co robić, no, znajdź papirus z zagadką. Oj, to jest legowisko Nozorosta, wtedy go nie było, myślałem, że w trakcie tej misji to zrobię. Tu obóz już ogarnięty, więc nawet mi go nie pokazuje, co jest spoko. Tkacz, nie sprawdziłem kim jest tkacz, co się robi w stajni i co się robi w posągu Ptolemeusza. Nie, jest fajny, kurczę. Że Cage Cringe'a ogarniemy na streamie, pewnie tak. Mam nadzieję, że nie będzie jak z Eleksem, bo to jest fajne za pierwszym, za drugim to jest męka i za potem jest już zbyt dużo. A teraz jeszcze jedno. Czy mogę coś sobie ulepszyć? No nie, nie mam skóry. Wymagane surowce. Czymkolwiek to jest. Drewienko trzeba będzie pozyskać. No typowa ubigra, stabilizująca rękawica i tu widzimy poziom. Przynajmniej jest bardzo czytelnie. Czy można dać lajka za te screenshoty? A już zobaczę, proszę ciebie. Jest screenshot i co? Tak, daje się prawym serduszko. WTF. W czym ja biorę udział? Co się stało z moim życiem? To w każdym razie, moi drodzy, jest Assassin's Creed, a właściwie Ubisoft The Game z Mulanie. To jest bardzo przyzwoite. Serio. Ja się przy tym dobrze bawię. Jest absolutnie... Nie. Jak na poziom... To jest poczciwa gra, no, tam fabuła, wiadomo, to jest Genua taka, ale to tak bywało w grach, nie? To nie jest taka Genua jak w Eleksie czy u Davida Cage'a. Jest to poprawne, ale gameplayowo jest spoko. Jak na Asasyna, bo tu cały czas brakuje, ta synchronizacja wprowadza te jaja związane z tym, że nie wiadomo, czy ten... Brakuje tego motywu śmierci, to niby wszystko usankcjonowane, więc coś się desynchronizuje, więc jest takie, no, tkwisz w takim półśnie. No, ale no... Ubigra. Jaka gra ostatnio mi się podobała? No PUBG. Okej, tutaj no ten suplement tniemy tubersą.